No to witajcie, moi drodzy, oficjalnie już w trzecim sezonie podróży Hit Planeta po bardzo długiej podróży. Mniej więcej na zakończenie drugiego sezonu dowiedzieliście się, czym to wszystko było spowodowane, ale teraz już możemy oficjalnie zacząć ten sezon zupełnie inny. Bardzo dużo filmów, bardzo dużo nowości. Zresztą tą przyczepę może i poznajecie, ale te kolory i to, co działo się w środku, na pewno już nie. Ale w tym odcinku na takiego kempingowego wantura, jak to teraz się modnie mówi, was zaprosimy, no i będziecie mogli sobie zobaczyć, co w tej przyczepie i zresztą w tym samochodzie się podziało, żeby ta podróż była taka, jaką chcemy my, no i mam nadzieję również wy. Ale oficjalnie, żeby wyruszyć ku przygodzie, odpłynąć w przygody, ahoj przygodo, żeby móc krzyknąć, trzeba poświęcić i samochód, i przyczepa, najlepiej zrobić to na ich połączenia. Żeby to zrobić, trzeba też oczywiście mieć odpowiedni napój. Ten napój to szampan, ale ja tu jeszcze szybko przejdę, włączę drugą kamerkę, bo będziemy nagrywać nawet dwoma tutaj slow motion, więc to wszystko sobie zobaczycie. No a teraz co? Oficjalnie ahoj przygodzie! No to co? My jeszcze, moi drodzy, skoczymy na myjnię, bo pachnie tu niemiłosiernie, no i pozwolicie, że na timelapsie to wszystko po prostu posprzątamy. No dobrze, moi drodzy, oficjalnie już posprzątane, więc wyruszamy. Zaczynamy naszą podróż od Świnoujścia, aż przejedziemy cały polski Bałtyk. Może będzie tam pośrodku gdzieś jakaś mała przerwa, ale docelowo chcemy sprawdzić wszystkie miejsca, jakie są możliwe obecnie na dziko. Więc jeśli macie jakieś fajne miejscóweczki nad Bałtykiem, które mamy dla was sprawdzić tuż przed sezonem, to oczywiście dawajcie nam o tym znać w komentarzach. Do czego gorąco i serdecznie was zapraszamy. No i zabrakłoby najważniejszego, skoro już te nasze maszyny są ochrzczone, to musicie poznać imiona. Złotko na przodzie, a platynka na tyle. No to ruszamy. No kochani, jak się długo nie nagrywało, to trochę dziwnie mówi się do kamery, ale myślę, że z czasem będzie coraz łatwiej i prościej. W tej chwili wyjechaliśmy już na Eskę, do celu mamy 162 km. Nawigacja pokazuje 2 godziny 12 minut, ale to jest jawne oszustwo tego urządzenia, bo my wiemy, że z przyczepą to jest minimum 3, jak nie 3,5. Może jeszcze jakieś tankowanie po drodze będzie wymuszone, no bo to spalanie jest zupełnie inne. My troszeczkę pojeździliśmy, tak jak mieliście okazję posłuchać w ostatnim odcinku drugiego sezonu, który był z bardzo, bardzo, bardzo dużym opóźnieniem, ale do niego was odsyłam i tam was zapraszam, bo tam wyjaśniliśmy większość rzeczy związanych z tym, choćby dlaczego nas tak długo nie było. Ale jesteśmy, wróciliśmy, pełni zapału, pełni mocy, no i co? I chcemy poznać świat. Zaczynamy oczywiście od Polski, od Bałtyku, później Mazury, Bieszczady, może zahaczymy o Litwę, Łotwę, Estonię, to wszystko będzie się na bieżąco na pewno tutaj na kanale wyjaśniało. No więc bądźcie razem z nami, dam wam teraz ładnego timelapsa, bo ta Eska z Leszna do Poznania jest naprawdę bardzo fajna, a co najważniejsze, darmowa. I oby te wszystkie drogi w naszym kraju były darmowe, albo jakaś mała winietka za drobną opłatą, można by wtedy jeździć spokojnie cały rok. No to do zobaczenia w następnym ujęciu. Jesteśmy na pierwszym parkingu. Czego bukasz? Dajcie spokój z tymi babami. W każdym razie pierwszy postój na zakupy. Tarnowo Podgórne i Lidelek. To ruszamy.
No to moi drodzy, tak mniej więcej za półtorej godzinki będziemy już na miejscu i będziecie mogli zobaczyć, gdzie będziemy spać. Oczywiście na dziko. No i kolejny postój, tym razem tankowanie. Na szczęście nasze złotko jest na gaz, także te 3,09 aż tak bardzo nie boli. Chociaż jak tak patrzę, to już też, no wiadomo, zawsze było, kiedyś było taniej, teraz mamy zdecydowanie drożej, bo 6,09 tutaj patrzę za diesla i podobnie chyba 6,11, gdy tutaj diesel, a benzyna, ale to chyba 9,8, 7,79. W każdym bądź razie już pomalutku się zbliżamy, ale pewnie kiedy dojedziemy będzie już ciemno. Postaram się poszukać, bo gdzieś mam lampkę od tego GoPro. Gdyby się nie udało jej znaleźć, to oczywiście usłyszymy się w przyczepie. No a potem zobaczymy jutro, jak już Wam obiecałem wcześniej, na naszym przyczepoturze. No to do zobaczenia. No to moi drodzy, czas skończyć już ten dzień, 22:12 na naszych zegarach. My w tej chwili będziemy się ogarniać, weźmiemy prysznic, no i położymy się spać, bo nie ukrywam, że ten dzisiejszy dzień, kiedy trzeba było wszystko spakować, przygotować, zapiąć na ostatni guzik, no i w końcu wyjechać w tą wymarzoną podróż, która mamy nadzieję już nie skończy się nigdy. Wy myślę, że myślicie tak samo. Dlatego zostańcie razem z nami w tym odcinku. Już jutro zobaczycie, w jakim miejscu udało nam się zaparkować i przenocować. Witam serdecznie Was. No, nie tak z samego rana, troszeczkę sobie dzisiaj pospaliśmy. Tak jak mówiłem, byliśmy trochę zmęczeni. Jest w tej chwili godzina 9:00. Nie ma co prawda słońca, ale pokażę Wam, jak wygląda miejscówka, którą udało się tak no, w miarę na szybko znaleźć po drodze do Świnoujścia. Jechaliśmy sobie tutaj, jeśli chodzi o trasę, do Zleszna, do Poznania S-ką, później odbicie 92 na Pniewy, no i dalej Skwierzyna, no i wylądowaliśmy tutaj. Droga całkiem fajna, bez problemu, jadą wszystkie auta i wszystkie przyczepy bardzo szeroko, chociaż ta droga leśna, taka już bardzo wyboista, no ale wiemy jak to jest, tutaj przygotowania do sezonu jeszcze tak naprawdę trwają. Ale samo miejsce. Bez problemu, myślę, że kilka przyczep się ustawimy, tak powiem troszeczkę bezczelnie, zajęliśmy sobie dużą część, no ale jak widzicie, nikogo tutaj zupełnie nie ma, a poza tym mamy piękne ławeczki, kosze na śmieci, czyli wszystko to, co jest nam niezbędne do tego, żeby móc sobie tutaj pobiesiadować. Miejsce na ognisko też jest, jeśli chodzi o chrust, to myślę, że nie będzie problemu, żeby taki w lesie znaleźć. Malutkie molo, które widzieliśmy na zdjęciach. No i tak właśnie prezentuje się cała okolica jeziora Glinik. Przyjemnie, sympatycznie. Powiem Wam później jeszcze, jak to jest z tą wodą. Na tą chwilę znak, który mówi nam o kompletnym zakazie kąpieli. Dobra, moi drodzy, wracam robić śniadanie, a później zobaczycie już naszego przyczeptura, żebyśmy wiedzieli, z czym ruszamy w świat. No dobra, moi drodzy, to zabieramy się za robienie śniadania. Zobaczycie to w dużym przyspieszeniu, bo tak będzie po prostu prościej. No to moi drodzy, smacznego i takich pięknych widoków. To moi drodzy, tak jak Wam obiecaliśmy, pokażemy Wam przyczep tur, ale oczywiście zaczniemy od maszyny, która ciągnie naszą platynkę. Złotko to 2019 rok, Dacia Logi, 1.6 silnik, 110 koni z fabrycznym gazem. Na liczniku już około 180 tysięcy kilometrów, jak na razie bezawaryjna, uwielbiamy nią jeździć, dobrze się czujemy, no a przede wszystkim jest to fajne, tanie
podróżowanie. Ze zmian w samochodzie takich mechanicznych w sumie nie robiliśmy nic, jeśli chodzi o silnik. Jeśli chodzi o opony, no to w tym roku założyliśmy sobie nowe całoroczne opony. No i najważniejsze rzeczy to oczywiście lusterka. Tutaj uważajcie, bo jest tego dosyć sporo, jeśli chodzi o rynek. Jeśli są to tanie takie lusterka, wiecie, do 90-80 zł, to jest z nimi problem. One bardzo mocno trzęsą i tak naprawdę nic nie widać za przyczepą. My mamy taki zestaw gdzieś tam za około 300 zł i naprawdę bardzo dobrze się sprawdzają. A co najważniejsze, widać o wiele więcej niż w tych lusterkach fabrycznych. Gdzieś tam pod filmem podlinkuję Wam w razie czego aukcję, gdyby ktoś był zainteresowany. No i najważniejsza zmiana. Amortyzatory z tyłu i sprężyny z tyłu. Auto, kiedy jeździliśmy przed tą zmianą, bardzo mocno się działo. W nocy, kiedy jechaliśmy na zwykłych światłach drogowych, kierowcy mrugali nam światłami, że mamy prawdopodobnie włączone długie, a to tak nie było. Wynikało to z tego, że Dacia ma dosyć miękkie zawieszenie, ona siadała bardzo mocno, komfort jazdy spadał również, no więc postanowiliśmy sobie z tym poradzić. Najpierw były rozmowy o tym, żeby zamontować może poduszki pneumatyczne, ale okazuje się, że poduszek pneumatycznych akurat w tym modelu nie da się zamontować. Po pierwsze, kiedy jest gaz, takie otrzymałem informacje od kilku mechaników, a co druga też ważna rzecz, jeśli chodzi konkretnie o ten model, to tam nie ma piór, tak jak mamy to na przykład w vanach czy w busach, więc ta poduszka musiałaby być pod sprężyną. To też nie jest do końca dobre rozwiązanie, trzeba by jakieś stosować odboje. Nie jestem mechanikiem, nie jestem fachowcem, ale troszeczkę o tym poczytałem, troszeczkę o tym porozmawiałem. No i padło na to, że zamówiliśmy sobie na zamówienie sprężyny, które w połowie są bardzo sztywne, praktycznie nie do ugięcia, w drugiej części one się delikatnie uginają. No i nowe amortyzatory mocniejsze, które powodują teraz, że kiedy podłączamy przyczepę, jest o tyle dobrze, że auto w ogóle nie siada. Nie jest podniesiony przód, tylko właśnie bardziej jest to wszystko wyrównane. Testowaliśmy też to wczoraj, nikt już nam nie mruga. Ja widzę też po komforcie jazdy, że jest on zdecydowanie lepszy. Auto zachowuje się lepiej, przyczepa zachowuje się lepiej. Więc tylko i wyłącznie mogę polecić takie rozwiązanie. Najlepiej udać się do jakiegoś fachowca. Ja w razie czego też mogę dać namiar na naszego mechanika i człowieka, który wykonuje sprężyny na zamówienie. Takie jakie chcecie, takie może Wam wykonać. Zabiorę Was jeszcze do tyłu, tam jest ostatnia modyfikacja, którą mamy przygotowaną bardziej na zimę, bo latem na pewno nam to się nie przyda, zimą wykorzystaliśmy to. Tutaj, jak możecie zobaczyć, jest taka końcówka jest zabezpieczona przed opadami i przed tym, żeby dostawać tam woda. Podobną końcówkę, co Wam już pokazuję, mamy również tutaj na przyczepie. Tu mamy tą końcóweczkę na przyczepie, ona jest taka sama, wkładamy i oczywiście skręcamy wszystko, żeby było szczelne. Po co to jest? To jest połączone, już Wam pokazuję, z elementem, który znajduje się dokładnie pod przyczepą, ale ja sobie wejdę i go dla Was wyciągnę. Nie do końca oczywiście jest to zgodne z przepisami, ale w awaryjnej sytuacji, gdybyśmy nie mieli prądu i coś by się działo, to oczywiście możemy sobie tą skrzyneczkę podłączyć i wtedy w samochodzie mamy przetwornicę 1000 W i z tego kabelka właśnie dokładnie tutaj będzie płynął nam prąd z samochodu, bo w środku mamy przetwornicę, która ładuje nam akumulatory. Mamy 200 amperogodzin LiFePO 4. Pokażemy to za momencik. Kiedy już wiecie, że mamy awaryjne zimowe zasilanie, z przodu tak naprawdę nic nie zmienialiśmy. Jedynie zamontowaliśmy nową linkę, to ważne. Nigdy nie wiadomo, czy coś na trasie by się nie mogło stać. Bagażnik na rowery, no ale to spatycznie standard. No i teraz tak, jeszcze może opowiedzmy o tym kolorze. Platynowy kolor Raptora. Częściowo było to malowane w lakierni, częściowo malowaliśmy to sami wałkiem. Wyszło, uważamy, bardzo dobrze. Przede wszystkim chcieliśmy zabezpieczyć przyczepę. Tu mieliśmy problemy z takimi naklejkami, które się odklejały. Więc postanowiliśmy, że całkowicie to zmodyfikujemy. Mamy jeszcze jakąś wizję, czy nie pomalować tego graffiti, ale o tym myślę, że w kolejnych odcinkach będzie okazja spokojnie porozmawiać i może zrobić jakąś ankietę i wtedy zadecydujecie, czy albo może jakaś firma się odezwie, albo jakiś artysta chciałby tutaj pomalować to, co my byśmy chcieli. Widzimy tutaj wielką planetę, dużo nut, muzyki, nasze logo. Myślę, że byłoby to bardzo ciekawe i fajne. No a jeśli chodzi o nasz bagażnik z przodu, w sumie nie ma takich wielkich modyfikacji. Dwie butle gazbanka na zimę, jest to uważam obowiązek, bo kilka razy, kiedy podróżowaliśmy, zdarzyło nam się.
że po prostu brakowało w nocy gazu. I wtedy bez zamiany buty chyba byśmy zamarzli. No mamy tu jeszcze oczywiście przedłużacz, jakieś takie przewody, czy różne inne rzeczy. No i zestaw też do ogniska, bo na pewno nam się przyda. Jak tylko będzie okazja, to sobie takie zrobimy. Wszystkie węże, no oczywiście dwa zbiorniki na szarą wodę. Jeden, jak widzicie, już jest podłączony, drugi mamy awaryjny. Też było tak wiele razy, że brakowało nam po prostu tego miejsca na szarą wodę, więc wolimy mieć dwa i wtedy możemy sobie zamieniać i w odpowiednim momencie i czasie wszystko wylać. No to co, zapraszam Was teraz do naszego garażu, no bo tutaj też troszeczkę się podziało. No to zapraszam Was do garażu. Tutaj, moi drodzy, na pierwszy rzut oka tak. Przyczepa w ogóle ma dwa łóżka piętrowe. Jedno jest tutaj, drugie było tutaj i one w sumie jest, ale my przecięliśmy je na pół, żeby zrobić sobie garaż. Częściowo jest, tak jak widzicie, tutaj jest to łóżko oparte. Możesz tam pokazać w środku, a częściowo został nam po prostu zwyczajnie bagażnik. Łóżko, kiedy się złoży, jest jak najbardziej sprawne, można na nim spać, testowane to już też było. No i teraz co? Dostanę się zaraz do środka i pokażę Wam tak pokrótce tylko, co tu mam. Oczywiście krzesła, stolik, wiadomo, w skrzynkach różne rzeczy, które stwierdziliśmy, że nam się przydadzą, narzędzia i tego typu rzeczy. Z najważniejszych, które myślę, że będą Was interesowały, to też na zimę, kiedy musimy sobie zagrzać wodę albo też doładować akumulatory, jeśli akurat gdzieś stoimy dłużej, no to mamy specjalnie na tą okazję tutaj naszą maszynę. Nie jest to żadna reklama, długo na ten sprzęt czekałem, tylko i wyłącznie ten agregat jest wyjątkowy, bo działa tylko i wyłącznie na gaz. Można oczywiście wlewać tutaj benzynę, ale nie trzeba jej wlewać w ogóle. Odpalamy na gazie, chodzi na gazie i nic więcej nie trzeba robić. Spalanie, z tego co pamiętam, około litra chyba gazu tam mniej więcej na godzinę było, dosyć mało, więc fajnie to wychodziło. Ma też możliwość regulacji, czyli jeśli nie potrzebujemy dużo prądu, on spala o wiele mniej. Kiedy potrzebujemy pełną moc, no to oczywiście się na to przełącza. Rewelacja, 1600 watów, także naprawdę fajnie. Jeśli odstawimy go na około 20 metrów, to naprawdę dźwięk z tego urządzenia kompletnie nam nie przeszkadza. Także mogę to polecić i teraz już jest nowszy troszeczkę model. Jest tam troszeczkę pozmienianych rzeczy, ale wygląd, wielkość, no i waga jest bardzo podobna. Także jeśli ktoś chciałby nie mieć problemu, żeby gdzieś jeszcze jakiś dodatkowy zbiornik na paliwo, gdzieś tu wlewać, kombinować, tylko podłączać sobie butlę, którą i tak mamy w przyczepie, rozwiązanie ja uważam na bardzo, bardzo duży plus i mogę Wam to polecić. No to witajcie w tej części, o której marzy każdy facet, czyli własny garaż w domu. Jestem zabudowany, jeśli żona będzie mnie denerwować, to mogę tu się schować i mam swój azyl odgrodzony, co prawda, no może będą dochodziły jakieś dźwięki, ale zawsze nie będziemy musieli się przez chwilę widzieć. Jest troszeczkę czasu, zanim wszystko oczywiście się z nią wyjmie, ale można sobie tutaj spokojnie posiedzieć. Dobra, ale teraz już tak na poważnie. Przetwornica, to wszystko, co tutaj się znajduje, dodaliśmy, bo ta przyczepa no nie była, że tak powiem, przystosowana do spania na dziko. Nawet przerobiliśmy łazienkę, ale o tym też za momencik. Więc tak, przetwornica 1500 V, w sumie standard, do tego dwa akumulatory 100 A LiFePO po 4, również od Volta. Mamy tam, już Wam pokazuję, od solarów, mamy tutaj również cały zestaw, standardowy Lumiax na dachu, 3 solary po 120 W, razem 360, zamontowane są na takich tych polimerowych płytkach, nie bezpośrednio do dachu, oczywiście na Sikę. Wszystko się trzyma już od dłuższego czasu, teraz jak gdy malowaliśmy, sprawdzaliśmy, wszystko działa i jest jak powinno być. No i tutaj najnowsza nasza zabawka, nasze dziecko, które też jak gdyby stało się bardzo, bardzo potrzebne w momencie, w którym no, podróżowaliśmy na dziko i nie zawsze jest dużo miejsca, żeby tą przyczepę postawić tak, aby też nikomu nie przeszkadzało. No kamperem wiadomo jest troszeczkę łatwiej, chociaż nie zawsze, kampery też są bardzo duże, ale uważam, że mover to jest coś pięknego, coś co bardzo ułatwia życie. Mieliśmy w takim jednym miejscu takie chwile, gdzie naprawdę przyczepa aż tak się składa, że gdzieś tam delikatnie zostało obrysowane auto. Tego chcemy na przyszłość uniknąć. Mamy też tutaj internet, no i nasz magiczny zestaw od kamer.
które tutaj dookoła są. Kamery działają na własnym zasilaniu, nawet około miesiąca czasu nie musimy ich ładować. Sam pobór prądu, jeśli chodzi o modem, czy o to urządzenie, które zbiera zapis z tych kamer i wysyła, czy to do sieci, czy do własnej pamięci, powoduje, że jest bardzo mały, tam jest około nawet 0,5 ampera, także bardzo niewielkie, bezpośrednio podłączone, bo również zasilane przez 12 V. Tak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o zabezpieczenia, bezpieczniki, wszystko zostało zrobione, uważamy, zgodnie ze sztuką. Byliśmy zresztą tą przyczepą na przeglądzie pieca i lodówki u jednego z najbardziej znanych youtuberów, jeśli chodzi o takie właśnie naprawy pieców, lodówek i takie drobne modyfikacje, czyli Dr. Camper, którego serdecznie pozdrawiamy i polecamy zresztą, jeśli macie właśnie zamiar takie przeglądy zrobić, to do niego was odsyłam. On to wszystko obejrzał i powiedział, że myślał, że robili to fachowcy, a to ja razem z żoną walczyliśmy o to, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I tutaj też mogę polecić wam zresztą ten poradnik kapitana przyczepy. Jest dosyć fajnie rozpisane, jak takie elektroniczne zestawy, co prawda do kampera, robić, ale w przyczepie można to spokojnie zaimplementować. No i tutaj jest bezpośrednie właśnie z tego gniazdka podłączenie do całego modułu przyczepy, który za momencik wam pokażę. Jeśli chodzi o garaż, no to byłoby w sumie na tyle, więc przejdźmy teraz jeszcze dookoła, żebyście zobaczyli, czy coś tutaj się pozmieniało, co dodaliśmy, no a później już zapraszamy was do części mieszkalnej. Dobrze, moi drodzy, bagażnik ogarnięty, z zabezpieczeń na zewnątrz, które widać, to oczywiście dodatkowe zamki Tule. Ten dodatkowo możemy zamykać od wewnątrz, co jest dosyć dużą wygodą, no bo gdyby ktoś chciał szarpnąć drzwi, to ten zamek będzie to blokował. Tutaj mamy aż dwa na te drzwi, no bo na pewno tak, zresztą gdyby ktoś chciał wejść, no to wiadomo, że okna, górę, dół, no nie da się w 100% zabezpieczyć ani busa, ani przyczepy, ani żadnego kampera. Dodatkowo dla nas, co jest wygodne, tak jak mówiliśmy, tutaj dwie kamery plus jedna z tyłu, dzięki temu mamy dookoła podgląd na wszystko to, co się dzieje, kiedy nas tutaj nie ma, łącznie z jakimiś powiadomieniami na nasze telefony, więc gdyby coś się wydarzyło, mamy czas, żeby zareagować czy wezwać odpowiednie służby. Tutaj dodatkowy oczywiście zamek, który również chroni nam bagażnik, ale tutaj też jest pewna modyfikacja, którą chciałbym wam pokazać. Aha. Najpierw oczywiście mover, tutaj właśnie są one zamontowane, jeden mover z tej strony, drugi mover z tamtej strony, nie wiem czy widać na kamerze. To są nasze moverki, które udało się dostać i teraz tutaj jeszcze was zaproszę. Kolejna modyfikacja, była sytuacja, że brakowało nam dosyć ciągle wody, bo mamy jeden 40-litrowy zbiornik z tamtej strony. Dodatkowe dwa baniaki, które zawsze woziliśmy ze sobą w bagażniku, no czyli razem robiło nam się 82. No maksymalnie 3 dni to był ten moment, kiedy już musieliśmy jechać po wodę. Dołożyliśmy kolejne 40 litrów. Nie chciałem przerabiać całej instalacji wodnej, bo wiem, że zajęłoby to bardzo dużo czasu, więc troszeczkę poszedłem na łatwiznę, ale myślę, że też ktoś może z tego skorzystać. Z tego zbiornika, kiedy jest napełniony, przelewamy wodę do tamtego głównego zbiornika. W ten sposób no, zaoszczędziliśmy bardzo dużo pracy, pieniędzy i czasu. A sprawdza się to rewelacyjnie, jedno kliknięcie do zbiornika B, do zbiornika A, wszystko się przelewa. Zamontowałem tutaj taki wlew tej wody, który też ułatwia nam bardzo mocno, że tak powiem, życie. Już wam to zdejmuję i pokażę, jak my tutaj sobie tankujemy tą wodę, bo to jest pewnie dla was ciekawe. Też nie chciałem tutaj wiercić kolejnych dziur, przerabiać, zresztą byłby tu problem, leci tutaj ciepłe powietrze w rurze, więc ten kąt wygięcia byłby dosyć skomplikowany, trzeba by to modyfikować dziś tą rurę, albo puścić ją bardziej dołem, albo bardziej górą. Kupa pracy, a tak zamontowaliśmy sobie tutaj prosty, bardzo prosty wlew, który też mamy drugi taki element też, świetnie się sprawdza na kranach. Wiecie, jak to jest z dostępem do wody w niektórych miejscach, a to zakładamy na kran, leci nam woda, no i wpada do baniaka, w tym przypadku do zbiornika, zakładamy sobie tutaj, no i mogę konewką ze spokojem tą wodę wlewać. Później tylko to wszystko zdejmuję. Tutaj też takie haki już mamy na stałe zamontowane. Przyczepiam, więc woda mi nie cieknie. Zdejmuję nasze magnesy. No i sprawa jest załatwiona. No i to jest chyba ostatnia modyfikacja, no bo z drugiej strony jeszcze też kamera, ale tego pokazywać wam nie musimy. Mamy też markizę, ona już była od samego początku. Świetnie się sprawdza w słoneczne dni. No i co? Jeśli chodzi o garaż i, że tak powiem, dookoła przyczepy plus dodatkowy zbiornik, to by było na tyle. Zapraszam was do środka.
No to zapraszam, chodźcie ze mną i pomalutku Wam wszystko tutaj opowiem. Zaczniemy może już na samym wejściu. Mamy takie filcowe, nie wiem, skrytki na takie drobne rzeczy, gdzie możemy sobie właśnie między innymi te magnesy rzucać, jakieś takie pierdki. Teraz oczywiście na poczet tego filmu, żeby wszystko było ładnie poukładane i żeby było posprzątane, zostało to przeniesione. Tutaj też często bardzo stoi woda i tutaj też jeździ z nami noga. Tutaj mamy specjalny czujnik Trigas Alarm, który no, sprawdza się świetnie. Wiemy, że działa, były tam jakieś testy przeprowadzane i to jest zawsze włączone, kiedy oczywiście działa nasz piec, standardowy piec, działa tylko i wyłącznie grzanie na gaz, nie ma tutaj grzania 230 V, oczywiście dmuchawa, która też świetnie się sprawdza, no i tutaj z takich małych drobnostek nasz czujnik, który pilnuje, ile mamy obecnie napięcia na akumulatorach. Jak widzicie, w tej chwili jest to dokładnie 13,1 i tutaj zawsze wiemy, czy coś prądu nam brakuje, czy nie. Na górze jeszcze mogę Wam zrobić, tutaj na szafce jest też czujnik gazu czadu tak zwanego i to też sobie świetnie działa. I tutaj na górze ostatni czujnik dymu, który też ma chronić nas w razie, gdyby coś tutaj niedobrego się działo. Jak już mówiłem, dwa łóżka piętrowe, jedno przerobione, w sumie, które już nie istnieje. Drugie łóżko, które jest wykorzystywane przez mojego syna, kiedy z nami podróżuje. Mówi, że miejsca ma wystarczająco. Dodatkowo przy każdym łóżku ładowareczka, zarówno tutaj, jak i na dole, plus lampka. W nocy podświetlane, więc łatwiej jest ze wszystkim, że tak powiem, trafić. Sprawdza się dobrze, szybko ładuje, tam są 3 ampery przy każdej ładowarce, mamy ją tu, mamy ją na dole i ładowarkę jeszcze mamy tutaj nad naszym łóżkiem. To też są modyfikacje, które wprowadziliśmy, no bo jak wiecie, zawsze dobrze mieć sobie wieczorem miejsce, że można wszystko sobie naładować i wtedy od samego rana można działać i funkcjonować. Tu też filcowa nasza skryteczka, kuchnia w standardzie, nic tutaj nie było zmieniane, 3 palniki, lodówka też działająca na gaz, no i jak wiecie, wszystkie miejsca na szpargały. Tutaj mamy kubki, tutaj mamy talerze, tutaj możemy Wam pokazać garnki. No z garnków na pewno sprawdza się ten system Tefala, gdzie rączka jest odczepiana, możemy kilka garków razem włożyć. No w przyczepie, jak wiecie, nie ma dużo miejsca na te rzeczy, więc warto na przykład o tym pomyśleć. To też jak gdyby taka nasza lekcja, nauka. Teraz zaproszę Was jeszcze do łazienki. Tutaj, moi drodzy, z modyfikacji, które przeprowadziliśmy, no to tak, pomalowaliśmy ściany, bo były tutaj takie same ściany zrobione z tej płyty, którą widzicie, nawet półki. My pomalowaliśmy to wszystko taką białą, wodoodporną farbą i zamontowaliśmy jeszcze tak zwane kotary prysznicowe. Tutaj u góry bardzo proste, plastikowe elementy na szynach. Wtedy już Wam pokazuję, jak to wszystko się otwiera. Mamy tutaj związywane na sznurek, ale po prostu przesuwamy po całości i już będzie... A, jeszcze tu mamy zabezpieczone na dole, momencik, bo pourywam. O, i rozkładamy sobie w momencie, kiedy się kąpiemy, tą część. Tutaj potem drugą część zasłaniamy, one tam się fajnie bardzo łączą, a my tutaj możemy, i to jest ostatnia modyfikacja w łazience, tak jak mówiłem, poza ścianami, to nasza słuchaweczka, która pięknie nam tutaj wyjeżdża i mamy możliwość wzięcia ciepłego prysznica. Jest tutaj podgrzewacz standardowy trumy pod 230, 10-15 minut pracy, nawet na akumulatorach, i mamy ciepłą wodę, nie ma z tym żadnego problemu, tam jest 5 litrów, także spokojnie można się wykąpać. Możemy to nawet robić wieczorem, jeśli akumulatory są naładowane, nie ma z tym problemu, spokojnie, starcza nam energii i działa to naprawdę bardzo fajnie. Zresztą kąpaliśmy się tu już naprawdę bardzo, bardzo dużo razy i nie było z tym żadnego problemu. Ostatnie części to nasz stolik, który został też zdecydowanie zmniejszony. Była to taka wielka część, która później składała się w łóżko. Zmodyfikowaliśmy to na bardzo mały stolik. W zupełności nam wystarczy do jakiejś takiej pracy. Zresztą możemy sobie zawsze usiąść i trzymać sprzęt na kolanach. No i nasze łóżko, z którym jest troszeczkę problemów, nie będę ukrywał, obecnie działa.
ale jest jeszcze troszeczkę czy do poprawy w nim. Tam chodzi o zaczepy, które chwytają te łóżka. One nam tutaj nie do końca działają. Też poszukujemy takiej bardzo malutkiej sprężynki, przez to chwyta nam tylko jedna część tego łóżka, ten zamek. Nigdzie nie możemy tej sprężynki dostać. Pisaliśmy do producenta, ale okazuje się, że mogą nam wymienić całe łóżko z modułem. To jest około chyba 3-4 tysięcy euro. Bardzo dużo. No jest to kompletnie nie, ekonomicznie nieuzasadnione, więc próbujemy własnymi sposobami, ale łóżko trzyma się do góry, to sobie wszystko potem zjeżdża, kiedy kładziemy się spać. Już Wam pokazuję, działa to bardzo szybko i sprawnie. Łóżko tylko wówczas idzie w dół, przesuwamy sobie nasze żaluzje i mamy gotowe łóżko do spania. Na opartego ktoś jeszcze mógłby tam pod tym łóżkiem sobie siedzieć, ale byłoby to na pewno mniej komfortowe. Jeśli chodzi o przyczepę Tour, uważam, że to chyba wszystko, co mogliśmy Wam pokazać. Jeśli macie jakieś pytania, dawajcie o nich znać w komentarzach. Możemy coś Wam dograć, coś podpowiedzieć, coś pomóc. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku na trasie do Świnoujścia.